dlaczego tego nie widzimy? Ponieważ nie posiadamy żadnej zarejestrowanej mapy grupy komputerów, ani w Polsce, ani w Unii Europejskiej. Gdy czytamy opracowania na temat grup interesów, najczęściej wymieniane są sformalizowane grupy interesów. One są istotne, one są widzialne, ale często to nie one decydują. I co jest niewiadomo, że te hybrydowe formy, które z natury jako pozaprawne są trudno uchwytne w badaniu. Regulatorów są tymi graczami i hybrydami, może nie raz ustawionymi, które rozdają karty. A więc kolejna teza, kolejna luka wiedzy bez zbudowania pogłębionej mapy zorganizowanych grup interesów, które wybierają się na procesy decyzyjne w Unii, także na procesy wytwarzania pewnej atmosfery kulturowej, media, od której zależy podatność członków parlamentu na pewne formy myślenia, pewne rzeczy. Rozumiemy. Proszę Państwa, ja już tutaj przeczytałem tekst ekonomisty Jerzego Hausnera, będący pod tytułem Ekonomia społeczna jako kategoria rozwoju przed 3-4 lat. Tekst taki poprawny, można powiedzieć, przeglądający literaturę z ciekawym fragmentem. Hausner pisze, w rozszerzenie, że ekonomia społeczna wypełnia szersze funkcje rozwojowe, tym samym może przyczyniać się do modyfikacji zachowań rynkowych i politycznych. Nie powinno jednak posunąć się tak daleko, by uznać, że ekonomia społeczna staje się źródłem jakiegoś nowego metaporządku i metaracjonalności, jak są tego moi młodsi koledzy Esmazów i Andrzej. Uznali oni teraz, teraz jest wspaniały cytat przywołany przez Hausnera. Cytuję w cytacie, jak w powieści szkatunkowej, tak? Koledzy młodsi Hausnera uznali, że ekonomia społeczna może być postrzegana jako próba redukcji immanentnych ograniczeń systemów autopolitycznych, bo w tym, jak się wydaje, coraz większym stopniu upodobniają się rynek państwa, społeczeństwo sieciowe poprzez kreślenie integralnej perspektywy społeczno-ekonomicznej, takiego metaforyzmu, który godzą z elementem racjonalności skarbu systemu, tworzy nową przestrzeń wyboru jednostkowego zbioru, znacznie wygaszą i bardziej zróżnicowaną niż na to miejsce w jednostkowych jasnych każdego składu. Pojawia się, pisząc młodzi koledzy Hausnera, pojawia się coś tego rodzaju multiracjonalność. Hausner pisze jedno zdanie. Oceniam tę tezę za przesadną i nerwną. Nie przedstawię żadnej argumentacji, dlaczego to jest za przesadną i nerwną. Ci młodzi koledzy w nowoczesnym języku po prostu chcieli zarysować perspektywę socjalizmu. Co? Też. Nie. Mówię o multiracjonalności, ja nie krytykuję tego. Jeśli pytamy się, czy państwo może wygrać z rynkiem, czy może być państwo graczem vis-a-vis rynku, to nie możemy bać się modelować także naszego myślenia po tych stronach. I na pytanie, czy polityka może wygrać z rynkiem, to odpowiedź jest taka, to zależy, nie zależy, która, z których z tych obszarów będzie generował zasoby dla silniejszych zorganizowanych grup interesów. Wiemy, w jaki sposób organizowane są zasoby w grze rynkowej. Prawda? To jest to kapitał finansowy, w szczególności oligarchiczny. To są najsilniejsze grupy interesów. A jak, jest jak są generowane zasoby w grze politycznej? W szczególności przez, na przykład, przez wygranie wyborów, przez zbudowanie partii. Tworzenie, wykonywanie pracy organicznej, tej, o której mówił pierwszy referaty, która tworzy tkankę społecznego nieprzyzwolenia na pewne rzeczy i ułatwia rozwiązywanie inaczej. Stosując heurystykę zorganizowanych grup interesów, powiemy tak. Jeśli kapitalizm będzie obietnicę wzrostu spełniał z powodzeniem, to nie ma szansy, żeby polityka z nim wygrała. A jeśli będzie przeżywał kolejne konwulsje, to mogłaby się pojawić szansa na taką organizację zasobów politycznych, które mogłyby nadać ekonomii społecznej rolę faktyczną w istotnego współpracy. Ale do tego byłaby potrzebne to, czego w Europie nie ma. Lewica. Nie ma lewicy, która by generowała presję
na racjonalność alokacyjną inną od racjonalności systemu. Być może bez konwulsji kapitalizmu nie ma szansy, żeby jakaś rzeczywista lewica, która byłaby elementem równowagi gry między tym, co ekonomicznym i społecznym, mogła się konstruować. I teraz mówię na koniec, od czego zależy zapełnienie tej luki wiedzy, o tych formach gospodarowania, które nie są zgodne z mainstreamem kapitalizmu, ale które pewne problemy społeczne rozwiązują. Od tego, czy ktoś chciałby sfinansować. My wracamy do problemu zasobów i zorganizowania internetu, ale czasami wystarczy, że pojedynczy badacz przejdzie inicjatywę, kierując się motywami nieekonomicznymi. Wracamy zatem do religii. Czy kapitalizm da szansę na problemy polskie religijne? Dziękuję bardzo. Aż proszę Państwa, tak, aż brak mi słów. W każdym razie to nasze rozważania dzięki temu skomplikowały się znacznie. Dużo wyższy poziom, który Pan profesor chciał prościć, a czasami się chciał prościć, być bardzo skomplikowany. Mam nadzieję, że pozostali mają ten wysoki poziom. Mam nadzieję również, że będą zmierzali w stronę coraz większej konkretyzacji. No, w pierwszym kursie mieliśmy pewną krytyczną opinię sytuacji, w drugim kursie mieliśmy teoretyczne rozważania, czy ekonomia społeczna jest możliwa. Wreszcie myślę, że przychodzi powoli pora, by zastanowić się nad tym, jak to jest prowadzone, czyli jaka polityka jest prowadzona na poziomie, myślę, że bardziej na tym poziomie ponadpaństwowym, czy na zderzeniu poziomu ponadpaństwowego i państwowego w Europie, między innymi przez Unię Europejską i jej instytucje, jaka ewentualnie powinna być prowadzona. No i też ja bym się zadać pytanie, czy to dobrze jest w skali całej Unii Europejskiej polityka wygra z ekonomii. Mam nadzieję, że spotykają się nasze kolejne propozycje do porywających rozważań. Chciałem zacząć od tego, że się nie zgadzam. Nie mówię do mikrofonu. Aha. Zgadzam to punkt. Tak. Po pierwsze, ja się zgadzam z panem co do jego bardzo ograniczonej misji zastosowania pojęcia ekonomii społecznej, bo to jest też taki termin, który od 7-8-10 lat o co w gruncie rzeczy chodzi? Chodzi o to, że mamy dwa typy podmiotów organizujących alokacje, także zapisy dystrybucji. I to są zazwyczaj podmioty rynkowe, czyli firma to są podmioty rynkowe. I wiemy też, że są co najmniej dwie negatywne, czyli dwie niedoskonałości rynku. To jest po pierwsze nieefektywne dostarczanie tych publicznych, trudno właściwie podać na przykład edukacji, ochrony zdrowia, pokazać, czy rynek jest racjonalny, tak naprawdę właśnie swoje wybory. Efekty, jest nieefektywne dostarczanie pewnego typu produktów, ponieważ on przez tego typu publicznych produktów taki kolektywny nie wytwarza. Po drugie, rynek ma problem z kontynuacją efektów zewnętrznych, z efektów externalities i w wypadku
na przykład w gospodarce to było rynki finansowe, tak jak to jest rynki finansowe, czy w pewnym momencie stało się stanem zwracanym, no to ma miejsce zastosowanie, tak jak można zastosować taką tezę czy hipotezę Hermana Minskiego, że rynki finansowe są wewnętrznie niestabilne. Ponieważ im jest większe ryzyko, tym więcej się zarabia, to po prostu kryzysu, spadek zapotrzebowania na ryzyko, instytucje finansowe stają się mniej zawarte niższe w swojej polityce inwestycyjnej, a potem to jest pogodą rasta i tak dalej. To jest coś rodzaju takiego ekstremalizmu, czyli takiego negatywnego efektu zewnętrznego samego rynku finansowego. To jest dużo ograniczone, to jest tak, że to jest problem z tego, że gospodarka światowa jest gospodarką teraz, wydawało nam się, że Stany Zjednoczone są w centrum, że tam się kończą wszystkie procesy koncesyjne i stamtąd idzie, może stamtąd jest waluta światowa, czyli szok. Jeżeli jakiś szok zachodzi w gospodarce amerykańskiej, to ten szok się przekłada do przestrzeni na wszystkie gospodarki, które mogą mieć te waluty wymieniają dobra. Więc być może Amerykanie nie odkryli, a mają się problem zazwyczaj, zwłaszcza z powodu nadmiernych agresywnych i to z jednej strony po stronie tej republikańskiej to jest forma ideologii, z drugiej po stronie demokratów to po prostu lobbying, wykorzystują bardzo duże możliwości, które dają na każdą konstytucję w tym zakresie. Więc wyszły tam różne rodzaje niedoskonałości państwa. Niekoniecznie są to niedoskonałości takie europejskie, czyli właśnie to, co się nazywa rozwojem, co jest prawne regulacje, wszystko jest regulowane, w sensie bardzo doprecyzowane, bo wszystko jednoznaczne, to i tyle, to się nie da się odbywać. Ale oczywiście po uciągnięcie renty, jak najbardziej. Pobyt za rentą, czy takim właśnie działaniem w własnym interesie, a nie w interesie ogólnym, w interesie państwowym, nie z tego, że od papierzy instytucji nowojorskich, czy to są nie tylko papierzy, to jak tam analizują rolnicy, ale analizy kwantowi, którzy sprzedają algorytmy do inwestowania, takie budujące się matematyczne dla instytucji finansowych. I to właśnie to nie jest negatywne, to jest najinteligentniejszy w systemie, to jest wszystko z politycznych pomysłów. To jest sposób naciągnięcia renty, i on wynika oczywiście z tej ewolucji tego, jak układały się relacje państwa i banków. Dysponujemy w świecie zachodnim, w tym świecie relacji początkowym, mniej więcej trzema typami ubezpieczeń, którymi dysponują, które mogą się powoływać banki w relacjach z państwem. Umiemy na wszystkie kontrakty w gospodarce, bo są to są niepokojne. Oznacza to tylko tyle, że zawsze można coś wydarzyć, po prostu możemy się wywiązać z kontraktu, to jest zagadnienie nawet po banku, ten kogoś zbiorą kontrakty, czy ktoś kupuje po prostu cenę, to są ci kontrakty. W związku z tym powstaje dla regulatora, bo